Z Ewangelii według świętego Jana. Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem. To naprawdę straszne, że człowiek ma bardzo krótką pamięć i zapomina nawet o rzeczach najważniejszych, nawet o rzeczach największych. Obserwujemy to u innych, widzimy ludzi, którzy zapomnieli, kogo kochają, zapomnieli, po co żyją, zapomnieli, jaki sens ma to wszystko, co ich otacza, ale także obserwujemy to u siebie. Poznaliśmy Chrystusa, doznaliśmy wielkiego dobra, wielkie rzeczy się wydarzyły w naszym życiu, a potem żyjemy tak, jakby tego nie było, jakby to nie było ważne. I pewnie zagubieni w codzienności, zagubieni w drobnostkach, w rzeczach małych, tracimy z oczu te wielkie i najważniejsze. Bardzo lubię spacerować po Krupówkach, także dlatego, żeby zobaczyć ludzi, którzy patrząc na kolejne wystawy takich materiałów sportowych, przedmiotów zwykłej komercji, zapominają spojrzeć trochę szerzej i zobaczyć, że nad całymi Krupówkami rozciąga się przepiękny widok na Giewont i że ten Giewont tak pięknie i cudownie widoczny z tego miejsca nie jest oglądany, bo ludzie skupiają się na tym, co na poziomie ich wzroku. I oto Jezus mówi, że Duch Święty przyjdzie po to, żeby nam wszystko przypomnieć. Żeby nam przypomnieć wszystko, co On powiedział, przypomnieć wszystko, co zrobił. Bardzo tego potrzebujemy. Gdybyśmy mieli świętą pamięć, to byśmy w tej pamięci przechowywali rzeczy święte. Ale mamy pamięć złamaną grzechem pierworodnym, pamięć skrzywdzoną grzechem pierworodnym. Czasami łatwiej nam zapamiętać rzeczy złe, urazy, krzywdy, błędy, złe słowa, złe spojrzenia, złe momenty, a tak trudno przypomnieć sobie, ile dobra, ile wielkości, ile piękna. I po to nam Duch Święty. Do zobaczenia jutro.